Malicki, Dariusz Wanat oraz Andrzej Tchemar. W czwartej formacji młody 19-letni Adam Kot. Rozpoczęliśmy właśnie spotkanie. Również Mirosław Zatko, który został zawieszony. I teraz uderzenie, ale oświęcimski bramkarz obronił to parkowianie wzmocnieni. No na pewno to siódme miejsce to nie jest szczyt marzeń, ale teraz uderzenie z Bulika. Poprawka i oświęcimianie. Sebastian Kowalówka, Luka Kalan. Kowalówka, Kalan pod bramkę. Dobrze tutaj Mirosław Kopsiwa wyszedł daleko z bramki, skrócił kąt, utrudniając oddanie strzału dla Replast Unii Oświęcim. No ciężki okres przed Mirosławem Kopsiwą. Cały czas oświęcimianie utrzymują się przy Prychawskiej. Próbował wrzucić w pole bramkowe. Teraz Bychawski celnie i Lipiński dostawia parkan do słupka i broni. Sam na sam, ale teraz zepsuł Andrzej Tchemar. Nie trafia Kalan. Dobrze wyszkolony zawodnik ze Słowenii. Kalan utrzymuje się przy krążku. Pretnar po lodzie. Dobitka. Tomasza Orbana za nami. Do! Teraz krążek prześlizgnął się po linii bramkowej, ale minął z bezpiecznie. Mogło być groźnie po uderzeniu Andrzeja Tchemara. Teraz tam zakotłowało się pod bramką Oświęcimian. Zdenek Bacheński naciskał bramkarza. No i... Andrzej Mikula. Adam Domoga próbował uderzać ze slotu. Bramka! A więc tam w zamieszaniu. Oświęcim wrzucenie pod bramkę. Ale szybszy Mirosław Kopsiwa. Próbują założyć ten hokejowy zamek. No i bramka! Klement Pretnar uderzył z niebieskiej. No i tam jeszcze ten krążek odbił się. No i syrena kończy pierwszą odsłonę po Tomasz Urban, czeski wieżowiec. No i pierwsze wznowienie dla Komarch. Wrzucenie do Gajora, no niedokładnie Lipiński. Po lodzie Tomkowski, zamieszanie. Tutaj walczył jeszcze Kamiński. Podnicy, jak i trener. Kapica, Rąbkowski, Bacheński teraz wprost w parkany. Cały czas krakowianie utrzymują się przy krążku spod niebieskiej. Sztebich, zamieszanie pod bramką. Przewracany, ale niedokładne podanie. I krakowianie, Lejwo robi użytek ze swojej szybkości. Lejwo próbował i gol! Znalazł miejsce między parkanami Lipińskiego. Przełożył sobie krążek na backhand i o, Święcimianie. Kalinowski, Kruczek i gol! Maciej Kruczek po podaniu Kamila Kalinowskiego przestrzeni. Koblar, no daleko wyjeżdża z bramki Kopsiwa, ale szybszy bramkarz, no teraz i bramka. Osamotniony zawodnik Oświęcimian backhandem kieruje do zakończenia drugiej odsłony. Tutaj walka w narożniku, Mikula z Lużą. Szykuje się pierścianski pojedynek, ale już sędziowie rozdzielają zawodników. Kłony. Wygranej 2-1 przez Komarch Krakowie, przypomnijmy, wieżowiec Tomasz Urban, z kolei w ekipie Replastu Unii Oświęcim rosyjski duet. Cały czas krakowianie utrzymują się w tercji rywali. Odegranie do Jerzka, Jerzek przed koła bulikowego, ale wprost Sebastiana Lipińskiego. Niedokładne podanie, no! Krążek musnął tam boczną siatkę. Nie mogą prokurować takich sytuacji krakowianie. Mikula z ostrego kąta na raty broni Lipiński. Wanacki wprost Kopsiwę, tam krążek wypuszczony. Spor zamieszanie.
i krakowianie. Tomasz Urban sam na sam, czy będzie, no, całkowicie zepsuł tę sytuację rosły czeski klasu Unii Oświęcim. Kalinowski zablokowany i teraz mamy sytuację sam na sam i gol. Gregor Koblar. Bek tutaj podobnie, dwójkowa akcja, 2-2, Kapica i broni Lipiński. Mał tego krążka, Malicki nad poprzeczką. Tu. No, obie drużyny dążą do strzelenia tego gola, do zdobycia 3 punktów wygranych w regulaminowym czasie gry. Uderzenie Twardonia z backhandu broni Sebastian Lipiński. Napastnik krakowian, sędziowie nie reagują. Banacki z okolic Bulika, pewnie koprzej zakończenia regulaminowego czasu gry, wciąż nie znamy rozstrzygnięcia, teraz spory bomb. Marek Twardoń, no ale uderzył wprost w bramkarza, który zatrzymał krążek Barka na Mogała. Mikula, Ondrej Mikula i bramka! A więc 4-3 na 22 sekundy przed końcem trzeciej tercji. Sebastian Lipiński zjeżdża z bramki, Damian Kapica i mamy 5-3. To już było decydujące, dobijające trafienie. Czyli drużyna, która czwartą rundę zakończy na czwartej pozycji. I koniec meczu, a więc Komar Krakowia zwycięża 5-3. Rywala z Małopolski, Replas Unię Oświęcim. I dopisuje do swego konta 3 punkty. Dziękujemy Państwu za uwagę.